Cześć, dzień dobry, good morning. Na początek, czy mnie widać, czy mnie słychać? Czyli standardowe pytanie, od którego zaczynamy każdą część webinarową. Pierwszy test na czacie zdany. Magdalena tutaj do mnie i do nas macha. Dzień dobry, widać i słychać. Zatem oficjalnie witam Was i Ciebie na ostatniej, stety czy niestety, części jak rozpocząć sprzedaż w UK, którego organizatorem jest Global 24. Ja nazywam się Wojciech Kotlicki i jestem menadżerem marketingu w Global 24. Na co dzień pasjonuję się e-commerce'em, szeroko rozumianym internetem i nowymi mediami. Z racji tego, że nie mamy dzisiaj innego przedstawiciela Global 24, a na wcześniejszych mieliśmy, to bardzo krótko o tym, kim jesteśmy i co robimy. Jako Global 24 pomagamy sklepom internetowym zwiększać konkurencyjność na rynkach zagranicznych poprzez obsługę zwrotów i przesyłek zagranicznych. Tym się właśnie specjalizujemy, czyli w logistyce zagranicznej, czyli pomagamy właśnie sklepom internetowym to, żeby towar czy produkt został wysłany i dajemy też taką możliwość, jeżeli chodzi o zwrot. To jest nasza specjalizacja, w tym chcemy się rozwijać, pomagać Wam jako przedsiębiorcom, jako sklepom internetowym, żeby ta logistyka była jak najszybsza, jak najlepsza też dla Waszych klientów zagranicznych, stąd też udostępniamy adresy zagraniczne wysyłkowe i zwrotne, dając też lokalnych kurierów, którzy są wiodącymi kurierami, tak jak chociażby u nas, przykładowo, nie wiem, InPost. Tak samo w Wielkiej Brytanii jest to chociażby Royal Mail czy we Włoszech GLS, na przykład włoski. Ale o tym też zaraz. Co mamy na dziś? Dziś z racji tego, że kończymy nasz cykl, dajemy taką przysłowiową truskawkę na torcie, czyli marketplace'y w UK. O tym opowie nam Krzysztof Sęp z załogi Profit Crew, czyli absolutnych kozaków, jeżeli chodzi o skalowanie biznesu za granicą, czyli w praktyce zgłaszacie się do Profit Crew i oni po prostu zwiększają i pomagają Wam zwiększyć sprzedaż poprzez zagraniczne marketplace'y. Także ja się bardzo cieszę, że to właśnie Krzysztof z nami jest i będzie nam o tym opowiadał. Po pierwsze dlatego, że ma ogromną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Po drugie, że jest tak zabieganą osobą i cieszę się, że znalazł tutaj czas w swoim kalendarzu, żeby do nas zagościć. A po trzecie, Krzyśka znam od niedawna, myślę, bo to jest około roku czasu. Jest po prostu fajnym człowiekiem. Dobrze się z nim rozmawia, jest inteligentnym rozmówcą, także ja mogę zapewnić tutaj Was, że dzisiaj czeka nas naprawdę fajny godzinny warsztat. Jak to wygląda godzinowo? Do 10:10 krótko o rzeczach takich technicznych związanych z dzisiejszym spotkaniem. Później przysłowiową pałeczkę przejmuje Krzysiek i on opowie o rynku e-commerce'owym w UK, o marketplace'ach w UK, porówna też sprzedaż przez sklep internetowy i przez marketplace, omówi Amazon, eBay i OnBuy i też powie, czy też da wskazówki i tipy odnośnie wymagań i przygotowań do startu. Ja widzę, że tutaj czat też żyje, więc nie mam jeszcze teraz możliwości odkopać się do wcześniejszych odpowiedzi, mogę tylko powiedzieć raz jeszcze wszystkim dzień dobry. Wracając jeszcze do dzisiejszej agendy, około 10:50, tak jak przy wcześniejszych webinarach, będzie sesja Q&A, czyli wszystkie pytania związane właśnie z dzisiejszym tematem i następnie, uwaga, to podkreślę dwa razy, czekają Ciebie i Was dwie niespodzianki. Pierwsza to będzie paczka niespodzianek, a druga, co ważniejsze, do wygrania będą trzy bilety na konferencję Ewolucja, czyli największe stacjonarne wydarzenie w Polsce poświęcone sprzedaży zagranicznej, które odbędzie się 15 września we Wrocławiu. Te trzy bilety będzie można wygrać, ale żeby zostawić tutaj sobie też taką nutkę niepewności, to wszystkie zasady związane z tym, tą wygraną zostawiam na koniec, czyli na godzinę około 11.
Tak jak wspominałem już wcześniej, dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem wieńczącym nasz cykl Jak rozpocząć sprzedaż w UK. Wcześniej omawialiśmy sobie wraz z zaproszonymi gośćmi, jak i które elementy muszą zostać w ogóle spełnione, żeby ten proces wysyłkowy w ogóle zacząć. I to był chociażby numer ORI, czy jak nadać kod taryfy celnej, jak sprawdzić kraj pochodzenia produktu. Mówiliśmy też o wartości produktu i podatkach. Wtedy też nasza firma partnerska Taxology, Michał Krzewiński, o tym też wspominali. Następnie tydzień temu Samantha wraz z Wojtkiem Bijanem z Global 24 opowiadali, co musi znaleźć się na dokumentacji eksportowej, czyli wysyłki, ale też na zwrotach, żeby rzeczywiście ta wysyłka miała ręce i nogi, żeby mogła zostać w ogóle spełniona. Natomiast dzisiaj opowiemy Wam, a właściwie opowie Wam Krzysiek, co może sprawić, żeby rzeczywiście na rynku Wielkiej Brytanii po prostu zarabiać, tak? No bo jakby jedną rzeczą jest to, żeby te wszystkie wymagania formalne spełnić, natomiast drugie, warto też wiedzieć, gdzie warto sprzedawać i ewentualnie przez jakieś marketplace'y, przez jakie marketplace'y, jakie one mają plusy czy jakie minusy, i to właśnie w dzisiejszym spotkaniu. Kilka rzeczy technicznych, czyli tak jak zawsze, żeby nasze dzisiejsze spotkanie było płynne, mam dla Was taki krótki test, ponieważ te pytania, które będziecie zadawać, na samym końcu udostępnimy w takiej sekcji Q&A. Natomiast, żeby to się zadziało, to teraz zrobimy sobie taki krótki test, który już nawet Magda tu nam wyprzedza. Ważne jest, żeby ten znak zapytania, który macie na czacie, kliknąć na niego, on się Wam pojawił na niebiesko. Magda właśnie to już zrobiła. Dzięki temu wchodzimy sobie szybko na tryb Q&A i Magdy pytanie nam się pojawia. Dajcie mi tylko znać, czy ono też się pojawiło na Waszych ekranach. Tomasz też tutaj ma pytania testowe, a więc stwierdzam, że test jest przez nas zdany. Wracamy sobie zatem do części technicznej. Zadawanie pytań mam nadzieję, że mamy już przetestowane. Co dalej? Wszystkie linki, które też będą w dzisiejszym spotkaniu, ja jako moderator też Wam będę wrzucał tak live'owo na czacie. I tutaj pierwszy taki link, który Wam wrzucę, to, że dzisiejsze spotkanie, jak też wcześniejsze webinary znajdziecie na naszym kanale YouTube'owym. Dziś zapowiadane też niespodzianki, więc raz jeszcze podkreślę, że warto tutaj zostać z nami do samego końca. Ja tymczasem, z racji tego, że jest 10:08, wyrobiłem się w czasie i oddaję teraz głos naszemu ekspertowi Krzysztofowi, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Krzysztof, serdecznie zapraszam Cię, scena i mikrofon jest Twoja. Cześć, dziękuję za taką przyjemną i miłą zapowiedź. Jak Wojtek opowiadał mi o tym, jak mnie zapowie, to powiedział, że powiem to własnymi słowami. No więc tak mi przysłodził, że będę musiał zjeść później gorzką, a nie słodką czekoladę, bo już się zrobiło za słodko. Witam Was o godzinie 10:08 w środę 28 czerwca na webinarze organizowanym przez Global 24, który ma pozwolić Wam sprzedać w Wielkiej Brytanii. Nazywam się Krzysztof Sęp, pięknie mnie Wojtek wprowadził, nie będę tym samym tego przedłużał. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest to dosyć spory maraton wystąpień w ostatnim miesiącu i tym wystąpieniem kończę ten cały czerwcowy cykl, więc mam nadzieję, że jestem ciągle w formie i w energii, żeby Was nie zanudzić i dosyć dobrze opowiedzieć o tematyce, o której będę wspominał. A będę mówił o tym, jak zwiększać sprzedaż na UK, przez jakie platformy, przez jakie właśnie marketplace'y. I zaczniemy sobie tak pokrótce trochę o statystykach. Warto jednak porównać, jak się przedstawia sprzedaż w Wielkiej Brytanii w kontekście przyrównania do jakiegoś innego kraju. Stwierdziłem, że dla wszystkich pewnie odbiorców najbardziej znana jest Polska, więc przyrównam tą tematykę między Polską a Wielką Brytanią. Na wstępie pragnę zauważyć, że Wielka Brytania to jest większy kraj, więc i to prawie Co się stało? Halo?
My cię, Krzysztof, widzimy i słyszymy, także... Okej, okay, to ja... Mi uciekaj, Francowicie. Czekaj, to przepraszam, coś się zepsuło. Okej, okay, dobra, wróciłem. To przepraszam najmocniej. Taki mały fuck-up-pik. Nie wiem czemu, ale mi się wyłączył ekran, dlatego myślałem, że zniknąłem z transmisji. W każdym razie, więc statystyki. Przyrównując do Polski, Wielka Brytania ma 68 milionów mieszkańców w porównaniu do Polski, który ma 38. To jest mniej więcej... prawie dwa razy więcej niż w Polsce. I teraz, co jest dosyć ciekawe, to za sprzedaż e-commerce odpowiadasz 30% całej sprzedaży detalicznej. W Polsce jest to dwa razy mniej, czyli 14%, a więc możemy sobie przyjąć, że w Wielkiej Brytanii dwa razy więcej pieniędzy zdecydowanie robi się w online-ówce w przyrównaniu do całej sprzedaży detalicznej, czyli bierzemy sobie wszystkie, całą sprzedaż, także tą stacjonarną i w tym momencie widzimy, że ten zasięg sprzedaży e-commerce w Wielkiej Brytanii jest wielokrotnie większy. Naprawdę to jest dużo. Cały rynek jest wyceniany na 120 miliardów dolarów. To wynika także z tego, że nie tylko z tego, że rynek jest większy, ale także z tego, że średni koszyk zamówienia jest większy, ludzie kupują więcej w internecie. W Polsce 128 miliardów dolarów. Można więc przyjąć, że to tak jakby każdy Polak kupował 6 razy więcej niż dzisiaj. Mniej więcej 5-6 razy więcej niż dzisiaj. W sprzedaży detalicznej udział Amazona w Wielkiej Brytanii to jest 5,5% w całej sprzedaży detalicznej. To jest mniej więcej, jak to sobie przeliczałem, około 20-30% sprzedaży e-commerce. Natomiast w Polsce za sprzedaż detaliczną odpowiada w największym udziale Allegro, jest to 4,2%. Przy czym po Allegro jest długo, długo nic. Są pojedyncze strzały, takie jak AliExpress, które gdzieś tam ma 4% udziału w rynku marketplace, później mamy jakieś 1% w przypadku kolejnych platform typu Amazon właśnie. Natomiast w Wielkiej Brytanii już drugą dużą siłą jest Tesco, które ma aż 3% udziału w sprzedaży detalicznej jako online, a nie jako sklepy stacjonarne. Co według mnie jest strasznie dużo, czy taka platforma Argos, która również ma całkiem spory udział, czyli 2% rynku w sprzedaży detalicznej. Gdyby to przerzucić na kwoty, no to mówimy o naprawdę sporych pieniądzach sięgających miliardy dolarów. W przyrównaniu do tych 4% Allegro, no to gdzie mówimy o jakichś tam setkach milionów. I taka ciekawostka, że w większości tych statystyk, jak widać, wygrywa Wielka Brytania oprócz w jednej, czyli mianowicie procent udziału ludzi, którzy kupują w internecie, w Wielkiej Brytanii jest nie delikatnie mniejszy. 82% ludzi przynajmniej raz kupiło produkt według badań z 2001 roku w internecie, natomiast w Polsce jest 84% ludzi. Przy założeniu, że wiele statystyk takich jak dostęp do internetu, ilość telefonów komórkowych i tak dalej jest bardzo podobna, oczywiście w przeliczeniu na jednego mieszkańca, no to jest to dosyć ciekawa statystyka, że jednak Polacy częściej dokonują zakupów, albo może nie częściej, ale więcej Polaków dokonuje zakupów w internecie. Jak sobie spojrzymy na te statystyki, no to widać, że chęć wejścia do Wielkiej Brytanii powinna być ogromna, ponieważ rynek jest dwukrotnie większy, tak? W sensie tak naprawdę dwukrotnie większy pod względem udziału sprzedaży e-commerce w detalicznej, ale tak samo cztery razy większy w przypadku samej wielkości rynku e-commerce. No i ten rozkład pomiędzy inne platformy niż tylko jedna daje też możliwość pewnego dywersyfikacji przychodów i dzięki temu robienia sobie całkiem niezłej skali, wcale nie tylko opierając się o Amazon, i o tym będę dzisiaj mówił. Na wstępie jednak chciałbym po tych statystykach odpowiedzieć na takie piękne pytanie, czy sklep, czy marketplace w Wielkiej Brytanii. I o ile nie udało mi się wyciągnąć, tak jak dla Unii, są statystyki dotyczące tego, jaki jest udział w sprzedaży online sklepów internetowych, jakich aplikacji, jakich marketplace'ów, i zazwyczaj te marketplace'y sięgają ponad 50% udziału w rynku, o tyle w Wielkiej Brytanii takich statystyk nie znalazłem, ponieważ od razu z góry wszystkie, nawet rządowe teksty na ten temat i badania mówią, że siła Wielkiej Brytanii to marketplace'y lub wielkie platformy internetowe, takie jak Tesco, Argos, Ocado i tak dalej. Więc mamy tu do czynienia raczej z konglomeratami niż
z jakimiś małymi podmiotami. Oczywiście bardzo dużym udziałem w rynku anglosaskim, także w Wielkiej Brytanii, wiedzie Shopify jako platforma wiodąca w przypadku sklepów internetowych. Także moim zdaniem ciężko będzie wchodzić ze sklepem z racji tego, że ogromną część rynku marketingowego w Google, Facebooku, Instagramie jednak zajmują platformy sprzedażowe lub duże konglomeraty i sieci sklepowe, takie jak właśnie wspomniane wcześniej Tesco. Ale będzie jeszcze kilka ciekawostek, nie chcę uprzedzać faktów, więc zaraz zobaczycie, co jeszcze jest takiego fajnego w Wielkiej Brytanii pod względem marketplace'ów i mam nadzieję, że Was zaskoczę. Więc które w ogóle marketplace'y warto brać pod uwagę, jak już się na tym skupiamy? Ja wymieniłem sobie 5, bo żebyście wiedzieli, Argos czy Tesco, które mają olbrzymie zasięgi, nie są marketplace'em. Oczywiście można tam próbować wdrożyć swoje towary, ale raczej poprzez udział w transakcjach B2B niż przez rejestrację po prostu konta i sprzedawanie jako seller na danej platformie. A to powoduje, że tak naprawdę bariera wejścia dla polskiej firmy jest olbrzymia, bo trzeba znaleźć dostęp do wejścia po prostu do całej sieci, więc nie jest to łatwe. Argos natomiast to jest taki bardzo duży sklep internetowy z różnymi artykułami, bardzo dużo sprzedaje się tam furniture, czyli mebli, ale tak jak powiedziałem, nie ma tam tak zwanej platformy sellerowej, jest platformą, że można się dogadać z nimi, że oni będą kupować towar i sprzedawać dalej. Więc wymieniłem sobie 6 marketplace'ów. Pierwszym, największym Amazon CEO UK, jak wspomniałem, 5,5% udziału w całej sprzedaży detalicznej. Drugim największym marketplace'em jest eBay CEO UK. Trzecim Etsy, dalej Wayfair, dalej Gumtree, które pewnie jest Wam doskonale znane z Polski, bo kiedyś tu funkcjonowało i raczej służyło do szukania albo mieszkania do wynajęcia, albo do czegoś do sprzedania, albo pracy, więc jeśli ktoś korzystał kiedykolwiek z Gumtree, to możecie napisać na czacie, żeby trochę uaktywnić czat. I ostatnim dosyć ciekawym marketplace'em jest młoda platforma onbuy.com. Jak widać, Amazon jest największy, ma 326 milionów wizyt rocznie, eBay 218 milionów, przepraszam, miesięcznie, Etsy 50 milionów, Wayfair 24, to samo Gumtree, Onbuy 6 milionów wizyt, przy czym to są wizyty tylko z rynku brytyjskiego, to nie są wizyty z całego świata, ale wyciągnąłem statystyki z narzędzia do SEO dla rynku brytyjskiego. Także w przypadku Etsy, żeby nie było to jakieś mylące, że oni mają tyle wizyt z całego świata, nie. Przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że wcale niekoniecznie przekłada się to na sprzedaż. Pozwoliłem sobie wyciągnąć tylko te marketplace'y i będę o nich mówił, które znam i kojarzę, żeby było jakoś łatwiej mi się było przygotować do tej transmisji, natomiast krótko powiem o tych, których nie będzie Etsy, Wayfair i Gumtree. Etsy to jest marketplace typowy dla produktów handmade, w którym można sprzedawać tak zwane rękodzieła, ale nie tylko, coraz częściej wdrażają się tam producenci ze swoimi unikalnymi wzorami, a jeszcze w ostatnim czasie widzę trend, zwłaszcza wśród polskich sprzedawców, że chcą po prostu wchodzić z całymi katalogami, to jednak Etsy jeszcze w miarę skutecznie blokuje, przy czym jeżeli macie coś z zakresu dekoracji wnętrz albo jakieś obrazy, obrazki, ramki, takie rzeczy, które dajmy na to można designersko przedstawić, wtedy Etsy nawet masowo przyjmuje takie towary i jest możliwość ich sprzedawania. Raczej w przypadku sprzedaży na Etsy jest to typowa sprzedaż cross-border global po całym świecie niż tylko i wyłącznie w danym kraju, czyli trzeba się jednak przygotować na dostawy po całym świecie. Wayfair jest platformą typowo dla wyposażenia wnętrz, głównie meblową. Niestety w ostatnim czasie bardzo rygorystyczną, jeżeli chodzi o pozycjonowanie sprzedaży dla zewnętrznych sellerów. Natomiast jest tam możliwy model, w którym to Wayfair kupuje towar od dostawcy, czy tam od was,
i sam go wystawia po bardzo zawyżonej marży i te wystawione przez nich produkty są wysoko od razu pozycjonowane. Więc według mnie najlepszym modelem sprzedaży jest właśnie coś takiego, że odsprzedaje się do nich towar, a oni sobie sprzedają to dalej. Przy czym jest to jedna z tych platform, które w mojej opinii są malejące. Bardzo duży udział w tych branżach zdobywają albo nowe podmioty, albo Amazon. I niestety tak już jest. Gumtree był to portal i jest to portal ogłoszeniowy, który jednak w Wielkiej Brytanii jest także marketplacem z racji tego, że ogłoszenie może dotyczyć również sprzedania towaru. Działa bardzo podobnie do tego, jak działa w Polsce, tylko trochę lepiej wygląda. Mianowicie są tam ogłoszenia o pracę, wynajem dom, kupno domu i tak dalej, ale także właśnie produkty do kupienia. Przyrównałbym to do OLX albo do eBay Kleinanzeigen w Niemczech, czyli głównie pobranie i w ten sposób dokonuje się zakup, przy czym całkiem sporo się tam sprzedaje towarów, zwłaszcza widać po ilości wizyt, oczywiście one dotyczą też innych kategorii. I OnBuy to jest takie ciasteczko w tym pięknym pudełeczku. Rosnący marketplace powstał w 2016 roku, który sukces zawdzięcza bardzo mocnemu pchaniu pieniędzy w marketing, a przede wszystkim porównywarki cenowe. I o tym będę jeszcze mówił. Mieliśmy przyjemność z OnBuyem kilka razy rozmawiać na temat partnerstwa, więc gdzieś tam trochę więcej wiemy o tej platformie. Prowadziliśmy też tam sprzedaże. Zresztą z tych czterech to tak naprawdę Amazon, eBay, Etsy i OnBuy to prowadziliśmy sprzedaże i wiemy, z czym to się mniej więcej je. Więc takie Amazon Steel UK, jak to wygląda dokładnie, żeby bardziej przybliżyć Wam tematykę. Więc na Wielkiej Brytanii jest obecnie blisko 300 tysięcy sprzedawców, to jest o mniej więcej 50% więcej niż na Allegro całym. 5,5% udziału w całkowitej sprzedaży w UK detalicznej, to przekłada się na 11 miliardów złotych miesięcznie, tyle ci sprzedawcy, tych 300 tysięcy sprzedawców zarabia na Amazonie Steel UK. 20% udziału w całym e-commerce w UK i teraz fajna statystyka, 86% Brytyjczyków kupuje na Amazonie, to znaczy, że naprawdę jest to sporo, około 60 milionów ludzi ma konto i aktywnie kupuje na Amazonie. Oczywiście to jest statystyka, więc zakładam, że oni przekładają to na to, że niektórzy kupili więcej sztuk, więc jest to jakoś pewnie uśrednione. Aczkolwiek dokładnie ta statystyka brzmiała, że przynajmniej raz w roku dokonało zakupu na Amazonie. Duży ruch z krajów angielskojęzycznych lub z krajów zależnych od UK, co oznacza, że w Wielkiej Brytanii jest całkiem spory ruch także z Amazona.com, w sensie ze Stanów Zjednoczonych oraz z takich krajów jak Indie, Australię i tak dalej, i ludzie kupują towary z wysyłką globalną. Jest to na tyle duży odsetek sięgający prawie blisko 10% odwiedzających, że warto, wchodząc na Wielką Brytanię, ustawić sobie wysyłki na cały świat. 13 milionów użytkowników Prime w Wielkiej Brytanii. Nie jest to jakaś powalająca liczba, ale całkiem i tak spora. W związku z tym, wchodząc już na rynek brytyjski, warto oferować towary w ramach Prime. Natomiast statystyki, której tu nie ująłem, prawie 50%, ponad 50% udziału w tym rynku tych sprzedawców to są sprzedawcy cross-borderowi, czyli sprzedający spoza granicy Wielkiej Brytanii do Wielkiej Brytanii, a to tylko świadczy, że dla Polski też nie ma barier i wy jako polscy sprzedawcy możecie tam zacząć sprzedawać dosyć szybko i prężnie, będziecie konkurować z innymi sprzedawcami spoza Wielkiej Brytanii. Oczywiście trzeba pokonać pewne bariery wejścia, natomiast to było w poprzednich webinarach Global 24, więc mam nadzieję, że te bariery zostały już pokonane. Jeżeli chodzi o to, jak się sprzedaje na Amazonie, to chętnie bym od Was zobaczył na czacie, czy jest ktoś, kto w ogóle nie wie, jak się sprzedaje na Amazonie, nigdy nie sprzedawał, to mogę dodać dwa słowa o tym, żeby było łatwiej mi się ustosunkować do publiki, bo nie chcę zanudzać tym, że trzeba przygotować piękne zdjęcia, opisy, zrobić marketing, więc jeśli są takie osoby, które mają jakieś pytania co do tego, jak najlepiej zacząć sprzedawać na CUK, to w dużym skrócie tak samo jak na każdym innym rynku, natomiast z tą uwagą, że Brytyjczycy jako kraj, naród lubią szybkie czasy dostawy, w związku z tym jakieś dwutygodniowe czasy dostawy to jest raczej absurd i bezsens. Dodatkowo
z racji tego, że sama nacja jest dosyć nacjonalistyczna i lubi swój kraj, dostawy przez Royal Mail są wielce wskazane. No i oczywiście Wielka Brytania słynie z dużego przekroju sprzedawców z Chin, w związku z tym trzeba się liczyć z tym, że zarówno marketing będzie trochę droższy niż w Europie, jak i również ceny mogą być trochę niższe niż na przykład w Niemczech. I jeszcze taka statystyka. Amazon CUK przez długi czas był drugim największym marketplacem Amazon, w sensie kanałem Amazona, zaraz po Amazonem.com. Natomiast od kilku lat w samej Europie wyprzedziły nieznacznie Niemcy, a na całym świecie oba te kraje, czyli Niemcy i Wielka Brytania, zostały wyprzedzone przez Japonię. Tym samym układ jest taki, że jest USA, Japonia, Niemcy i Wielka Brytania, to jest czwartym największym Amazonem na świecie. Krótko o eBayu. Na eBayu w Wielkiej Brytanii jest 160 tysięcy profesjonalnych sprzedawców. Niestety statystyka na rok 2018, nowszej nie udało mi się wyciągnąć. 60% sprzedaży na eBay CEO UK to sprzedaż cross-border. 20% udziałów w sprzedaży to są aukcje, które ciągle są dostępne na eBayu. I najpopularniejsza kategoria jest to video and games oraz adult. Co jest ciekawe, kiedyś eBay słynął bardzo mocno z automotive i to była taka siła napędowa i dalej jest na przykład w Niemczech. Natomiast w Wielkiej Brytanii ze względu na pewną integrację Amazona, która jest doskonała, ta kategoria trochę szoruje pod nie. Mianowicie w Wielkiej Brytanii samochody mają przypisane tablicę rejestracyjną do samochodu, a nie do człowieka, właściciela samochodu. W związku z tym mają cały czas tą samą tablicę rejestracyjną i wystarczyło się złączyć z bazą tablic rejestracyjnych, żeby wiedzieć, jakie to jest auto i tym samym dopasowywać wszelkie części i akcesoria do danego samochodu w wyszukiwarce. Czyli w Wielkiej Brytanii działa to tak, że każdy, jak ma konto na Amazonie, to sobie przypisuje do tego konta swój samochód z tablicą rejestracyjną i jak tylko potrzebuje czegoś, to będą mu się wyświetlały od razu rzeczy do tego samochodu. To obsługuje tak zwany silnik Amazon Pathfinder, on jest też w innych krajach, ale tam działa na zasadzie K-typesów lub kodów tagdog katalogowych, więc trochę inaczej, bardziej skomplikowanie. Natomiast w eBayu była taka wyszukiwarka, która była dosyć przejrzysta i spoko od strony klienta, bardzo trudna do obsługi od strony sprzedawcy, stąd długi czas fajnie eBay w tym konkurował. Jak wygląda bariera wejścia do eBaya od strony polskiej sprzedawcy? Mianowicie główna jest taka, że eBay coraz częściej blokuje konta na starcie, kiedy sprzedawca jest z innego kraju niż sprzedaż. I to niestety, ale jest dosyć sporą przeszkodą, plus eBay cały czas działa na transfaktorze, jakim jest ilość feedbacków od sprzedawców. Jak sobie sprawdziłem przy okazji tego webinaru, jak wygląda sprzedaż top sprzedawców na eBayu, no to powiem Wam, że nie wygląda to już tak kolorowo jak na przykład 5 lat temu. Widać, że ta platforma przeżywa swoje problemy, głównie z racji tego, że nie ma właśnie fulfillmentu, że blokuje nowych sprzedawców i nie ma rozwiązania na tyle silnego marketingowego, żeby otwierała drzwi nowym firmom w zakresie sprzedaży. Więc tak naprawdę najlepszym sposobem na wejście na eBay jest odkupienie spółki brytyjskiej, jakiejś LTD, z kontem na eBay i uwaga, są firmy, które już tym handlują na taką skalę, że można to zlecić. I tym samym nabywamy na przykład spółkę, która ma już konto na eBayu, ma 10 tysięcy komentarzy i dużo łatwiej będzie wejść na eBay i zacząć sprzedawać tym duże wartości niż wchodząc z nowym kontem, które ma 0 komentarzy. Zwłaszcza, że Wielka Brytania to jest taki kraj, gdzie ludzie o to dbają, pytają i się nad tym zastanawiają. I ostatnia platforma to OnBuy. Na początku chciałem zacząć, bo pewnie dla większości Was jest to coś nowego, od tego jak wygląda system płatności za tą platformę. Mianowicie oni sobie podzielili platformę abonament na standardowy i partnerski. Nieznacznie się różnią, mianowicie tym, że ma się w partnerskim lepsze pozycjonowanie i tak zwany autorytet i priorytetowy support i faktycznie to tak działa. W ten sposób zdobywają nowych sprzedawców, że te bariery wejścia są dosyć niskie. Na OnBuy jest bodajże 11 tysięcy sprzedawców, czyli niezbyt dużo w porównaniu z takim eBayem i Amazonem, gdzie są to setki tysięcy. OnBuy mówi o sobie, że ma 6 milionów zarejestrowanych użytkowników, przy czym to mi się tak trochę nie zgadza w porównaniu z 8 milionami, bo znalazłem taką statystykę, że 6-8 milionów wejść miesięcznie.
No ale okej, niech im tak będzie. Natomiast z racji tego, że już wdrażamy na klientów, to sprzedaż się dzieje. Głównie w jakie kategorie obsługiwaliśmy i tam działały, to było wyposażenie wnętrz, ale też byliśmy tam w kategorii sportowej. Szczerze mówiąc, ta sportowa, gdzieś tam sprzęt taki do siłowni, akcesoria do jogi i tak dalej, sprzedawały się całkiem spoko w porównaniu z eBayem. Więc nie było to źle. Natomiast jest to mocno ograniczona platforma pod względem wszelkich opcji wejścia, bo nie ma tam wielu rzeczy, ale z takich najważniejszych rzeczy. Tak jak wspomniałem, 11 tysięcy sprzedawców, rozliczenie jest przez PayPal, czyli nie przez Amazon, nie przez jakiś własny system płatności, tylko wracamy z powrotem do zamierzchłych czasów PayPala, które działa, nie wiem czy wszyscy wiedzą, w takim systemie, że w momencie złożenia zamówienia PayPal blokuje środki u klienta, a dopiero jak ten towar zostanie dostarczony do klienta, to wtedy zwalnia do Was, natomiast dalej jest ten PayPalowy system ochronny, gdzie klient może tą kasę zażądać z powrotem i tak dalej. Na OnBuyu liczy się niska cena. Oni sami mówią, że wspierają tylko i wyłącznie marketingowo produkty o najniższej cenie na rynku, z racji tego, że aktywnie reklamują takie produkty później w Google lub w porównywarkach cenowych. Jeżeli nie jesteście w stanie osiągnąć najniższej ceny na rynku brytyjskim w porównaniu z Amazonem i eBayem, no to raczej ciężko będzie o wysoką pozycję i dodatkowy marketing zewnętrzny ze strony OnBuya. Natomiast cały marketing, który jest pay per sale, czyli dopiero płacimy po sprzedaży, a nie tak jak na innych platformach pay per click, co daje taką możliwość, że jeżeli już ustawiamy tam ten uproszczony marketing, no to płacimy dopiero po sprzedaży i raczej ciężko przepalenie budżetu. OnBuy bardzo aktywuje tak zwane sale globally, czyli od razu prosi sprzedawców o wysyłkę na cały świat i także ich wyżej pozycjonuje. Obecnie oni oferują sprzedaż i tak jakby swoje reklamy do 50 krajów na całym świecie, więc warto to włączyć. I teraz takich jeszcze dodatkowych ciekawostek, których tu nie ma wymienionych. Tak jak wspomniałem, cały algorytm trafności ma bardzo duży nacisk na cenę, ale liczy się też odpowiedni dobór słów kluczowych, przy czym ten ich silnik wyszukiwania jest dosyć przestarzały, więc spokojnie można tam stosować pewien keyword spamming i w ten sposób podejść do tego, raczej tytuły podobne do eBaya niż do czy do Allegro z dawniejszych czasów niż do Amazona. Natomiast też taki hack, dirty hack, który się sprawdza na OnBuy, to jest duplikowanie artykułów i wystawianie ich ponownie, żeby zalać rynek, przy czym dalej idziemy do tego, że warto, żeby tam była najniższa cena. Co jest ciekawe, że jeżeli stosujemy kupony na OnBuyu i to one się nie wiążą z żadnymi dodatkowymi opłatami, w ogóle wszelkie działania takie rabatowe nie wiążą się z dodatkowymi opłatami, tak jak w przypadku innych platform, że nie wiem, na Amazonie za kupon płaci się 50 centów od zamówienia, na Allegro też jest jakaś dodatkowa prowizja i tak dalej, na OnBuyu tego nie ma. Przy czym jeszcze dodatkowo z OnBuyem, tak jak z Shopee, dlatego trochę ta platforma przypomina Shopee, można się próbować łączyć w przypadku tego bogatszego abonamentu ze swoim supportem i prosić ich o jakiś specjalny program, w którym to OnBuy finansuje rabat dla klienta. Czyli mamy możliwość, w którym rabatujemy produkt 20%, żeby osiągnąć status najniższej ceny na rynku, bo to jest ten warunek, że ta cena będzie najniższa i w jakiejś części OnBuy zwraca te środki w postaci kuponu dla sprzedawcy. Więc jest taka też możliwość i warto z niej korzystać. Żeby to podkreślić, dla nich liczy się najniższa cena. Nie patrzą za bardzo na inne statystyki. Więc to jest dosyć istotne. I jeszcze raz zaznaczę, to gwarantuje, może nie gwarantuje, ale umożliwia coś takiego, że OnBuy będzie reklamował Wasz produkt w Google, a to z kolei ściąga wtedy klienta na Waszą kartę produktową i sprzedaż. No ale na koniec to jest Wasz klient, jakby nie patrzeć, czyli Brytyjczyk. I raczej wygląda tak, mieszkałem w Wielkiej Brytanii, więc mogę sobie wypowiadać się o tym. Oczywiście możemy być za pewnym lustrem Londynu i innych wielkich miejscowości, gdzie jest różnorodność kulturowa i tak dalej, ale w praktyce pojedziemy do mniejszej miejscowości i tam są właśnie tacy ludzie. Trudny klient, według mnie
dosyć roszczeniowy, zwłaszcza właśnie jeszcze jak dodamy do tego tą różnorodność kulturową, to bardzo dużo jest oszustw. Ja pamiętam, jak prowadziliśmy klienta, który sprzedawał wanny i prysznice i bardzo często zdarzał się, że woził to własnym transportem bez trackingu, to na 10 zamówień ze 2-3 były takie, że klient twierdził, że on tego nie dostał i trzeba było po prostu wzywać na niego policję i później ten klient przesyłał pieniądze PayPalem, bo oczywiście dostał ten towar. Później ten nasz klient się wycwanił i zaczął robić zdjęcia tym ludziom i ludzie i tak kłamali później, natomiast on mi pokazywał zdjęcia i wtedy dopiero zwracali pieniądze. No bo oczywiście co marketplace, jak widzi, że nie ma trackingu, no to w pierwszej kolejności zwraca klientowi pieniądze, a dopiero później pyta, czy faktycznie tak było. I dokładnie tak było w tym przypadku. Natomiast z tych trzech platform myślę, że najbardziej taki uczciwy do sprzedawcy będzie właśnie OnBuy, z racji, że to jest platforma rosnąca i dlatego jest ciekawa. Zależy im na zwiększaniu ilości sprzedaży i tutaj jeszcze się zatrzymam na chwilę, jak oni podchodzą do pozyskiwania nowych sprzedawców. Mianowicie warto mieć już wcześniej sprzedaż na innym kanale w Wielkiej Brytanii, bo oni proszą często na etapie rejestracyjnym o link do sklepu internetowego, do Amazona, do eBaya, jakkolwiek, żeby im pokazać, że faktycznie sprzedajecie. I podczas weryfikacji też weryfikują każdego ze zdjęciem, z dokumentem. Także trzeba się na to przygotować. Natomiast trwa to dosyć szybko, do 2 tygodni można otworzyć konto na OnBuy. Więc tak na koniec chciałem to podsumować. Nawet się wyrobiłem w czasie, myślałem, że nie. Wiem, że są pytania, będziemy na nie pewnie zaraz odpowiadać, natomiast jeśli ktoś będzie chciał się ze mną prywatnie skontaktować, no to zapraszam do skanowania kodu QR do LinkedIna. Wiem, że wiele osób z branży polskich sprzedawców na marketplace'ach nie ma LinkedIna, to polecam do założenia, bo tam są potencjalni usługodawcy, odbiorcy towarów, partnerzy biznesowi i tak dalej. Można naprawdę dużo wiedzy też pozyskać, także z branży e-commerce, także zapraszam do kontaktu i zapraszam do śledzenia tych wszystkich osobistości. Ja mam bardzo dużo osób obserwowanych, że czytam sobie i uczę się dzięki LinkedInowi. Dobra, Krzysztof, bardzo dzięki. Wyrobiłeś się w czasie. Miałem się wyrobić do 40 po, nie? Nawet 50, ale tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, te webinary to jest luźna forma taka, żeby przede wszystkim To mi się była pomyliło, wiedza. To przepraszam. Ale też dzięki, bo zepnąłeś to wszystko fajnie. Zaraz przejdziemy sobie do pytań, ja tylko mogę potwierdzić to, co powiedziałeś na samym końcu a propos LinkedIna, bo też widzimy, że przede wszystkim ta platforma ma duże udziały, jeżeli chodzi o rynek UK, tam jest o wiele popularniejsza chociażby niż w Polsce, więc myślę, że to też jest ciekawy kanał, który można sobie rozważyć. Natomiast przechodzimy już do tej sekcji, którą ja najbardziej lubię, czyli sekcję Q&A. Mamy tutaj kilka pytań, więc na tapetę wchodzi nam pierwsze takie pytanie rozgrzewkowe dla Ciebie, Krzysztof. I zaraz je sobie wyświetlimy, czyli pytanie od Marcina. To było pytanie zadane na samym początku, czyli statystyki, czy są gdzieś dostępne, by coś więcej poczytać? Jak mówiłeś o platformach, o marketplace'ach w UK, podawałeś pewne liczby. Mhm. Czy możesz się z nami podzielić, gdzie te statystyki? Jest taka platforma trade.gov, to jest amerykańska platforma, która zrzesza wiele rynków, jeśli chodzi o informacje i tak dalej, w stosunku także do zbiera informacje także z lokalnych krajów, ale także z Unii Europejskiej, czyli de facto mamy dosyć fajnie zebrane dane, natomiast większość z tych statystyk, którymi się posługiwałem, jest także ze Statisty. No z racji tego, że to jest platforma, która zbiera z całego internetu i ze wszystkich badań do jednego miejsca wszelkie statystyki. Myślę, że te podstawowe i dosyć ciekawe, włącznie z tym, który marketplace jest największy, który najmniejszy, to spokojnie można znaleźć na trade.com, wpisując sobie trade.gov, wpisując sobie, zresztą mogę wysłać na czacie, otworzyłem sobie specjalny link. Na przykład ja już nawet to zrobiłem.
Więc okay, cię wyprzedziłem. Spoko. I tak jest każdy rynek opisany w sumie. I fajne jest to, że na tej platformie jest w miarę aktualne, bo na przykład bardzo ciężko jest znaleźć dane aktualne na innych platformach. Co do eBaya, znalezienie czegokolwiek w zakresie 2020-2023 roku lokalnie dla danego rynku jest niemożliwe. Ja nie znalazłem żadnych statystyk takich, które mówią, co się działo na eBayu w UK w zeszłym roku. Albo jestem głupi, ale nawet ChatGPT nie był w stanie tego wyszukać, więc raczej nie jestem głupi. Więc tak to właśnie wygląda. Myślę, że eBay też niespecjalnie chce się chwalić statystykami lokalnymi z racji tego, że platforma ma swój kryzys. Oni są w tej chwili globalnie w porównaniu do Amazona UK po wynikach finansowych 3 razy chyba mniejsi. Czyli cały globalny eBay jest 3 razy mniejszy niż tylko Amazon UK, jakoś tak. Więc słabo. Okej, to tutaj dzięki też za podzielenie się tym. Mamy kolejne pytanie, tym razem od Angeliki. Sprzedajemy na eBay, Wayfair i Amazon długo, podejmujemy różne działania marketingowe, ale nie ma jakichś super rezultatów. Możecie polecić jakieś sprawdzone działania marketingowe, które dają zadowalający efekt, jakieś wskazówki? Potrzebuję zadać pytanie uzupełniające, jaka kategoria, bo zakładam, że wyposażenie wnętrz, bo jest Wayfair, ale też jakbyś trochę bardziej uściśliła, czy to są meble, czy to są, nie wiem, jakieś pierdółki do salonu, obrazki, to by mi dużo pomogło, bo oświetlenie wewnętrzne. Okej, dobra, no to już super, że to padło. Więc tak, na pewno w tej kategorii gra rolę mocno cena, bo mamy klienta jednego, którym się zajmujemy z oświetleniem. I bardzo dobrze dostosowany marketing, w tym marketing wizualny. Jednak na koniec ludzie kupują te produkty oczyma, zwłaszcza kobiety, które dobierają sobie piękny żyrandol lub lampę do sypialni. I w związku z tym trzeba zadbać o bardzo dobre infografiki, o A+, o storefront, w przypadku eBaya zrobić bardzo porządny ten szablon HTML, ale na koniec i tak najważniejsze są zdjęcia, bo w Wielkiej Brytanii, bo o tym rynku gadamy, większość, 2/3 użytkowników dokonuje zakupów przez telefon komórkowy, więc raczej tych dodatków typu A+ czy HTML w eBayu średnio widać, ale zawsze dużo można napisać w zdjęciach i fajnie to oprawić graficznie. Przedstawić tam również zalety produktu. Dosyć ciekawym zastosowaniem jest metoda na inny proszek, czyli nasze lampy, inne lampy. I w ten sposób tego podejść, bo wiadomo, że każde konto jest inne, każdy produkt jest inny, natomiast na koniec pewne zasady są podstawowe dla wszystkich. Dzisiaj ludzie kupują oczyma i kupują dosyć szybko, więc musimy mieć dobrą galerię zdjęć i na to nałożyć dopiero porządny marketing, bo musisz sobie sprawdzić też, myślę, że to jest ciekawe, takie clue, poziom konwersji, jaki generują twoje oferty, czyli wejść sobie w Business Reports chociażby na Amazonie czy w statystyki trafiku na eBayu i sprawdzić, jak dużo z ludzi, którzy wchodzą na wasze listingi, kupuje. Jeżeli problem leży w tym, że mało ludzi wchodzi, to znaczy, że jest w ogóle źle prowadzony marketing i nie ściąga ruchu na wasze platformy, na wasze produkty. Jeżeli okaże się, że tam ludzi wchodzi dużo, ale mało kto kupuje, no to znaczy, że konwersja jest niska i tym samym szukałbym przyczyny w zdjęciach w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności w opisie i w tym, co proponujecie klientowi w ramach tego zakupu. Dobra, to też dzięki. I tutaj jeszcze do Angeliki doprecyzowanie. Chyba kolejne pytanie. Na OnBuyu właśnie ruszyliśmy. Chętnie więcej się dowiem o platformie ze strony praktyki. I tutaj pewnie też ruszymy, Angelika, co konkretnie tutaj chciałabyś wiedzieć o OnBuyu, jakby korzystając z okazji, że... To, co już powiedziałem w sumie, nie? Że na OnBuyu liczy się niska cena. Jeżeli w danej kategorii dany produkt nie jest w najniższej cenie rynkowo, czyli w porównaniu z innymi platformami, sklepami internetowymi, to OnBuy nie wspiera takich produktów swoim własnym narzędziami i finansowaniem. Oni wydają bardzo dużo pieniędzy na reklamy w Google. To jest taka, zresztą wszystkie nowe marketplace tak robią.
W związku z czym, jeśli mamy najniższą cenę w danej kategorii, no to mamy praktycznie pewność, że zostaniemy wyświetleni za pieniądze on buya w Google i tym samym duża doza prawdopodobieństwa, że ruch będzie napływał do nas do oferty z zewnątrz i za to nie ponosimy dodatkowych kosztów. Warto kontaktować się z opiekunem, jeśli macie z tym supportem, jeśli macie ten wyższy abonament. Zresztą tak naprawdę od razu powiem, że lepiej od razu wziąć wyższy, bo on wpływa na pozycjonowanie i to widocznie, a testowaliśmy to i jednak ma to znaczenie. I uruchomić ten marketing pay per sale, stosować się politykę rabatową. Zawsze mówię, że i też nie na zasadzie, że podwyższamy ceny, żeby je obniżyć, tylko na zasadzie faktycznie obniżyć cenę. I jak na każdej platformie, tak samo na OnBuy, jak się zaczną sprzedawać towary, to będzie też wyżej pozycjonowało i więcej towarów się sprzeda. Więc jeżeli sobie zrobimy jakiś okres inkubacyjny, w którym wdrożyliśmy towary i obniżymy na starcie dosyć korzystnej ceny, nawet biorąc pod uwagę, że nie zarobimy, no to i sprzedamy powiedzmy 50 sztuk, to w długim terminie może to się opłacać, o ile nie sprzedajecie produktów premium, no bo w produktach premium albo często jest taka marża, że spokojnie można zejść na start i jeszcze i tak coś zostanie, a dopiero później podnieść cenę. Więc tak bym szedł z metodą launchingową. Nie ma tu jakichś dirty hacków, ewentualnie mówię, to powielanie produktów, zalewanie rynku, ale na koniec to nie jest coś skomplikowanego jeszcze w przypadku OnBuy, bo nie ma skomplikowanego systemu marketingowego, a sam silnik wyszukiwania jest prosty. Niska cena plus trafność i sprzedaż. Dobra, to dzięki za tą odpowiedź. Tutaj pytanie od Magdy. Którą platformę polecasz, jeżeli chodzi o sprzedaż fashion? Bardzo duży udział w rynku fashion w Wielkiej Brytanii ma Zalando i to jest dosyć ciekawe, bo nie wiedziałem, dopiero przy okazji tego webinaru się o tym dowiedziałem, także Zalando, no a w pierwszej kolejności będę polecał Amazon i eBay, bo jednak to są platformy typowo, których Brytyjczycy dokonują zakupów dla branży fashion. Jeszcze pytanie, czy sprzedajesz produkty oryginalne, jesteś dystrybutorem, czy pod własną marką, bo pewnie to ma znaczenie w kontekście barier wejścia i kosztów wejścia do sprzedaży. Więc tu ewentualnie uzupełni pytanie, odpowiedź na to pytanie, czy marka własna, czy jesteś dystrybutorem i wtedy jeszcze dodam dwa słowa od siebie. Dobra, to czekam na doprecyzowanie od Magdy. Tymczasem ta sama Magda też pisze, jak idzie sprzedaż prowadzonych przez Was kont sklepów po Brexicie. Dużo gorzej niż przed Brexitem, nie będę ciemniał, ale w większości przypadków wynika to z tego, że przez długi czas nasi klienci nie sprzedawali w Wielkiej Brytanii. Czyli jak pojawił się Brexit, no to niestety, ale przestaliśmy sprzedawać i na przykład ktoś wrócił dopiero po roku. I niestety ten czas jest stracony. Natomiast powiedziałbym, że spadek jest nawet do 30% tego, co było przed sprzedażą, czyli powiedzmy, że 1/3 przed Brexitem. 1/3 została tego, co było przed Brexitem, ale to wynika też z tego, że są problemy logistyczne w zakresie wejścia do Anglii teraz, a my jednak sprzedajemy, w sensie obsługujemy klientów, którzy w większości mają duże towary. I na przykład Global 24 nie chce przewozić łóżek kontynentalnych, mimo że bardzo proszę. więc plan na to jest taki, niestety on jest długoterminowy, żeby tym klientom szukać lokalnych magazynów i sprzedawać lokalnie, a z tymi, którzy sprzedają B2C mniejsze towary, no to ta sprzedaż po prostu spadła i powoli się odbudowuje. To są wzrosty na poziomie, nie wiem, 10-15% kwartał do kwartału. No ale trzeba pamiętać, jeśli mieliśmy klienta, który robił 250-300 tysięcy funtów miesięcznie przed Brexitem, później przez rok nie sprzedawał, to teraz robi gdzieś 50-60 tysięcy funtów po Brexicie z wysyłką z Polski. To jest mniej więcej taka statystyka. Dla mnie dramatyczna, bo myśmy się rozliczali prowizyjnie, więc uwierzcie mi, że dużo pieniędzy nam przez Brexit uciekło. Marka Dobra. Własna. No to tak. Powiem Ci, że Zalando będzie według mnie lepszą opcją niż wejście przez Amazon na start, bo jak się już dostaniecie do Zalando, to macie możliwość sprzedaży w całej Europie, koszty wejścia są niższe i jednak ludzie na Zalando są przyzwyczajeni do scrollowania w dół, tak jak ja, nie wiem, bo ja dużo tam kupuję, to
potrafię prześledzić 10 tysięcy artykułów w swojej kategorii zanim i tylko dodawać sobie do ulubionych i później czekać na obniżkę ceny i wtedy kupuję. Tak mniej więcej wygląda mój proces zakupowy. Chyba zwyczajnie zawodowe. Kurczę, no trochę tak, ale nawet mogę wam pokazać, jak to obecnie wygląda. Będzie widać pewnie w kamerze. I szczerze mówiąc, w ogóle polecam Zalando, jeśli chodzi o odzież, tylko ciężko momentami wejść. Aktualnie mam w polubionych rzeczach kilkadziesiąt, do góry nogami się pokazało, kilkadziesiąt, nie wiem, co tu się dzieje. Widoczne było. Nie wiem, no 52 produkty i widzę, że część już jest na wyprzedażach, bo zaczęła się jakaś letnia wyprzedaż, więc będę do tego wracał. Koszty wejścia na Amazon z fashion w Wielkiej Brytanii z marką własną będą dosyć wysokie i szczerze mówiąc, ostatnio, my nie robimy fashion za bardzo, chyba że ktoś jest bardzo dużym producentem, a i to się zastanawiam. Natomiast ostatnio, co z kim nie rozmawiam, że spróbował wejść, to o ile nie był to jakiś niszowy towar typu staniki sportowe albo jakieś outlety, nawet pod marką własną, to właśnie gadałem z kolegą, który sprzedaje staniki takie sportowe, ale dosyć własnej produkcji i własnej konstrukcji, to ciężko jest. No, im się jakoś tam udało, ale to też nie są jakieś zaporowe pieniądze i coś super, a pozostali raczej się odbijają. Nie wiem, mieliśmy rozmowę z właścicielką firmy, która produkuje sukienki i były to sukienki takie jak wszystkie i to się nie przebiło, koszty marketingu były bardzo wysokie. Mimo, że koszt produkcji jest niski, to i tak to się nie opłacało. Dobra, to wracamy jeszcze do kwestii oświetlenia u Angeliki. Czy oprócz tych wymienionych platform, które mówiłeś wcześniej, możesz polecić jeszcze takie, w których można właśnie sprzedawać oświetlenie? W Wielkiej Brytanii, tak jak mówiłem, nie znam wszystkich platform, te, które znałem, wymieniłem. Możesz sprawdzić na Etsy, czy są podobne produkty, jak ty sprzedajesz, bo tam coraz częściej jakichś designerskich rzeczy się pojawia, w tym właśnie elementu wyposażenia wnętrz. Więc jeśli chodzi o UK, to nie, a jeśli chodzi o inne kraje, no to Cdiscount we Francji, Kaufland w Niemczech, Home24, które się fajnie rozwija, Conframa we Francji, Manomano we Francji. Ta Conframa jest ciekawa, bo to jest sieć sklepów, akurat jechałem niedawno z Polski do Portugalii z powrotem, więc widziałem, ile jest tych sklepów, no to jest ich mniej więcej tyle, ile u nas RTV Euro AGD. Tam praktycznie co jeden róg we Francji to jest ten sklep i w Hiszpanii też ich jest sporo, więc skoro coś takiego jest, no to idzie fajnie. Natomiast z tego, co wiem, to Obi i Leroy Merlin również przekwalifikowali się lub przekwalifikowują się jeszcze na Marketplace, więc to też pewnie będzie dla ciebie fajny deal. Szukać dostępów do tych bardziej właśnie niszowych może platform, pod względem tego, że nie są rozpoznawalne jako platformy, natomiast rozpoznawalnych marek. Leroy Merlin, Obi, Conframa, Manomano to są fajne sklepy do sprzedawania wyposażenia wnętrz, tym oświetlenia. I skoro są to już marketplace lub zaraz będą, to warto wejść tam pierwszemu. Z tego co wiem, Modivo razem z Modivo Home również stało się marketplace'em, ale w zeszłym roku, pod koniec roku zablokowali możliwość przyjmowania nowych sprzedawców. Trzeba by było poczekać. Mniej więcej tak bym to przedstawił. Coraz ciężej się z takimi kategoriami wchodzi na te najbardziej popularne marketplace'y, bo jest jakaś tam bariera wejścia kosztowa, żeby się przebijać. Trzeba wydawać więcej niż euraka za klika, a wtedy trzeba mocno zadbać o tą właśnie konwersję, o której wspominałem, czyli ta jakość oferty musi być od początku na najwyższym poziomie. Dobra, to dużo wymieniłem, więc chyba nieźle. Tak, chyba nieźle i tak jak powiedziałem, moja ulubiona część, bo co jakiś czas pojawiają i wpadają nam nowe pytania, co mnie mocno też cieszy. Tutaj teraz pytanie od Wojtka, chyba kojarzy nawet jakiego. Jak teraz działa FN, FBA, Unia Europejska, B2B, B2C, UK? Czy warto w to wchodzić? Trudno mi dałeś. Nie śledzę tego aktualnie, bo byłem na długim urlopie, więc ci nie odpowiem, nie chcę kłamać, czy to działa dobrze, czy nie. Jeżeli nie działa tak, jak działało, tylko wyjaśnili sobie te problemy, które mieli, a ponoć tak, bo gdzieś tam na początku roku, to Wojtek, ty byś pewnie wiedział, zmienił się system deklaracji celnych na elektroniczny, zgadza się? Tak jest. No to wydaje mi się, że to już powinno jakoś działać. Aczkolwiek nie mam jakichś odczuć, żaden z naszych klientów obecnie z tego nie korzysta, więc nie będę tutaj jakoś walił ściemy, a też nie śledziłem tego tematu przez ostatni kwartał. Okej, to teraz też ciekawe pytanie. Czym najlepiej wysyłać z Polski do UK produkty do 3 kilo, a czym większe?
To jest bardziej chyba pytanie do ciebie niż do mnie. Wiesz co, powiem tak. Chyba odbiję tą piłeczkę, to znaczy nie chciałbym tutaj mocno reklamować naszych usług, bo one i tak zostały już zareklamowane. Na pewno to, co mogę potwierdzić, że my się specjalizujemy w produktach powiedzmy do 30 kilo. Nie bierzemy tych dużych tematów, tak jak Krzysztof tutaj już wcześniej jakby nadmienił, że fajnie by było wysyłać łóżka albo meble do UK, to z tego mogły być fajne deale, natomiast my tego nie robimy. I szczerze powiedziawszy, powiem zupełnie szczerze, nie wiem, jaki przewoźnik, patrząc pod kątem nawet naszej konkurencji, takie produkty wysyła. I tutaj również pod kątem, bo nawet dzisiaj zastanawiałem się z koleżanką właśnie od nas, która była tydzień temu z Samantą, odnośnie konkurencji i rozwiązania DDU. Zapewne te osoby, które były na ostatnim webinarze, to wiedzą, że powiedzmy mamy takie dwie formy, uproszczone DDP i DDU. I szczerze powiedziawszy, nam jest trudno wyselekcjonować jakąś konkurencję, bo przez te wszystkie rzeczy związane z procedurą celną po Brexicie, po prostu nasza konkurencja też się z tego rynku wycofała, więc no tu jak Krzysztof też przy wcześniejszym pytaniu, no nie chciałbym tutaj dawać jakiejś odpowiedzi, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, czym moglibyście wysłać te większe produkty. Szczególnie jeśli chodzi o takie 3-kilowe paczki, czy tam do 30 kilo, to faktycznie Global 24 robi to najszybciej zdecydowanie, jeśli chodzi o tą wartość. Nasi klienci, to wiem, że jeszcze korzystają z GLS-a, bo ma w miarę z kolei tanie rozwiązanie poziom tych odpraw celnych, ale to nie działa najlepiej. Tam jest z 5 do 10% defektów i odbić na odprawie celnej, więc już nie mówiąc o tym, że czas dostawy przekracza zazwyczaj tydzień, więc nie macie konkurencji, faktycznie mogę to przyznać, jeżeli chodzi o dostawy do UK. A tak to powiem wam, że jeśli chodzi o jakieś gabarytowe rzeczy, no to tylko i wyłącznie podnajem magazynu albo skorzystanie z jakiejś firmy 3PL, zawiezienie tam kilku tirów i leży i wysyłanie lokalnie, jeśli chodzi o spedycję. Ja innej możliwości na przykład jeszcze nie spotkałem, nie? Dobra, to mamy. Aha, tutaj mamy od Angeliki odpowiedź, że dzięki za twoją wypowiedź. I ostatnie pytanie na chwilę obecną, bo one cały czas tutaj nam dochodzą. Pytanie od Marcina. Czy mógłbyś wyjaśnić, jak wygląda sprawa kwoty widocznej na aukcji na Amazon, gdyby planuje wystawić produkt do 135 funtów, ale kraj pochodzenia to Chiny? To znaczy, że będę musiał doliczyć do tego cło. Seller Central wystawiam produkt wartości netto i Amazon dolicza sam VAT i cło podczas składania zamówienia. Czy klient od razu widzi cenę brutto? VAT plus cło. Czy ty będziesz w stanie? Sorry Marcin, ale na to pytanie ci nie odpowiem, bo ja go nawet do końca nie rozumiem. Nie mam pojęcia. Nie chcę tutaj ugać, że wiem, jak to by było, bo nie kojarzę takiego case'u totalnie. Wiesz co, Marcin, to tutaj ja bym chyba polecił kontakt z naszą Samantą, która była tydzień temu na właśnie naszym webinarze i opowiadała o tych wszystkich rzeczach związanych z wartością produktu, z odprawą celną. Być może ona tutaj będzie pomocna dla ciebie. Ja zaraz postaram się tutaj szybko złapać jakiegoś maila do Samanty, żeby po prostu na to pytanie ci odpowiedzieć, bo ja się też nie odważę na to pytanie odpowiedzieć. Moja wiedza jest w tym zakresie zbyt mała, ale mam w cudzysłowie ludzi. Zaczynam kumać. Dobra, czyli chcesz się zmierzyć, Krzysztof. Wiesz co, wydaje mi się, jeśli dobrze rozumiem, że sam musisz doliczyć do tego cło, bo Amazon bierze tylko i dolicza VAT i klient widzi cenę to, ale bez cła. Tak mi się wydaje, że tak jest, bo teraz zacząłem rozumieć, że kraj, bo ja wcześniej zrozumiałem, że kraj pochodzenia to Chiny ma być, a tam jest do Chin i ja pomyślałem, że chodzi o wysyłkę z UK do Chin, towaru z UK i coś takiego, a wtedy bym nie odpowiedział, więc wydaje mi się, że tak jest. Że Amazon tylko dolicza VAT podczas składania zamówienia i klient widzi od razu cenę brutto VAT plus wartość towaru, czyli cło trzeba doliczyć do wartości towaru. Ale jak chcesz, to możemy to jakoś jeszcze sprawdzić dodatkowo. Napisz do mnie na LinkedInie i sprawdzimy i ci potwierdzimy. Teraz zrozumiałem pytanie lepiej. Więc tak to powinno wyglądać. To dzięki Krzysztof za to. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że pytania nam się wyczyściły.
Stąd też wracamy do prezentacji, ale żeby nie było, to jeszcze tutaj ten czat z trybem Q&A mam odpalony i włączony, więc gdyby coś się pojawiło, to jeszcze jest ta przestrzeń na zadawanie pytań. Natomiast ruszam z pierwszą paczką niespodzianką dla Was. Tak jak wspominałem, na zakończenie cyklu będzie kilka tych niespodzianek. Za chwilę na czacie wrzucę Wam taki link, w którym wszystko jest fajnie, ładnie i zebrane, ponieważ tych niespodzianek trochę jest. To znaczy, po pierwsze macie tam link do wszystkich webinarów, które się odbyły właśnie w tym cyklu, jak sprzedawać, jak rozpocząć sprzedaż do UK. Po drugie macie też gorący e-book, który powstał dokładnie dzisiaj z moich rąk i tutaj moich też kolegów i koleżanek, dotyczący tego, jak rozpocząć sprzedaż UK, ale co ważniejsze, coś, nad czym sporo też pracowaliśmy, czyli takie drzewko, jak wygląda określanie wartości, czyli ten temat budzący dużo różnych wątpliwości, czyli sprzedaż do 135 funtów, powyżej 135 funtów przez własny sklep, czy też przez platformę marketplace'ową, tą infografikę też macie w tym e-booku. Co ważne, ten e-book będzie dostępny dla Was przez 24 godziny, ponieważ najpewniej już jutro ruszy landing, którym będzie trzeba gdzieś podać Twoje dane kontaktowe, żeby tego e-booka sobie pobrać. Natomiast dla Was, jako dla naszych uczestników tutaj, dajemy tego e-booka w pełni free. Nasz partner też Taxology, który był na drugiej części cyklu, Michał Krzewiński, udostępni też dla Was e-book Przewodnik po VAT i VAT OSS w Unii Europejskiej, ale też UK. Więc też gorąco zachęcam. I tutaj na sam koniec od naszego Krzysztofa, jego Profit Crew, macie też link na darmowy audyt sprzedaży z hasłem Global24. Przekierujecie się do takiej domeny, gdzie dzięki temu właśnie taki audyt będziecie mogli wykonać. I tutaj Krzysztof, z tego co tutaj mnie lekko podszczypuje, to też ma jakąś dodatkową dla Was niespodziankę, taką live'ową zupełnie, która wyszła. Więc Krzysztof, oddam Ci na chwilę głos. Ktoś wygra konkurs, to ja przeprowadzę godzinną darmową konsultację z wygraną osobą. A nie są to tanie rzeczy. A tak zupełnie szczerze, no, to tak. Tego to nie, że nie są tanie rzeczy, to nie są dostępne rzeczy, bo ja już nie robię konsultacji raczej z klientami. Proszę, więc mamy produkt unikalny. Dobra, to Krzysztof już tutaj uprzedził naszą drugą niespodziankę, bo tak, tą pierwszą, czyli tą paczkę niespodziankę, wrzuciłem Wam link i tam macie wszystkie te linki zebrane po prostu w jedną całość, żeby tutaj na czacie was nie spamować, więc takim rozwiązaniem Was tutaj Wam podarowaliśmy. Natomiast druga niespodzianka to jest paczka biletów, która już była zapowiadana, czyli mamy do wygrania 3 bilety na konferencję Ewolucja o wartości 399 zł za bilet, co jako współorganizator, patrząc na to, jakie są ceny na obecne konferencje, uważam, że jest to cena bardzo, bardzo zaniżona. Ponieważ macie tam 12 konkretnych prelekcji na temat sprzedaży zagranicznej, całodzienny bufet kawowy, lunch, no i fajny wieczorny networking połączony z afterparty. Co zrobić, żeby wygrać te bilety? Zaraz będzie test, o których powiem, zaraz też dojdzie do zasad. I tak jak Krzysztof wspominał, dodatkowo to można powiedzieć taką czwartą wygraną jest ta godzinna konsultacja unikalna z Krzysztofem Sępem. I teraz krótko o zasadach, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy test. Na test macie 5 minut. On się zaraz Wam wyświetli, jak powiem czas start, to będziecie mogli zaczynać. Będziemy mieli tutaj trzech zwycięzców i osoba z największą ilością punktów oprócz biletu otrzyma też tą godzinną konsultację z Krzysztofem. Pozostałe dwie osoby z największą ilością punktów dostaną bilety. Przy jednakowej liczbie punktów będzie brana pod uwagę szybkość zakończenia testu. I z racji tego, że jest to ten test, to jest narzędzie jakby tutaj typowo zaszyte w Click Meetingu, więc on tak na live'owo szybko nie zbierze wyników, więc ja te wyniki podeślę dzisiaj na pewno Wam mailowo.
A pytanie do Was na czacie, czy jesteście przygotowani i czy zasady są dla Was jasne. Pytanie jednokrotnego wyboru, żeby tutaj też uściślić. Widzę tutaj takowanie na czacie, więc uwaga, za chwilkę przechodzimy sobie do testu. 10 pytań, 5 minut pytania jednokrotnego wyboru. Mamy 3 zwycięzców, więc ja już zaczynam tutaj wgrywać nasz test, który właśnie widzicie na swoich ekranach, więc możecie rozpoczynać. Połowę czasu za nami, a więc zostało nam jeszcze 2,5 minuty. My tu z Krzysztofem bardzo cicho siedzimy, żeby Was nie rozpraszać. Bang, bang, mamy kolejny dzwonek, który sygnalizuje, że do ukończenia testu jest minuta czasu.
I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. I nasz test się właśnie zakończył. Zapewne widzicie teraz ekran podsumowania. Jestem ciekaw też waszej refleksji, czy test był trudny, czy też nie. Możecie dać mi taki krótki feedback tutaj na czacie, jak według was pytania były skonstruowane i na ile one były trudne. Tak jak wspominałem, wyniki będą po zakończeniu naszej dzisiejszej części webinarowej, już w drodze mailowej. Tam też przekażemy informację, kto jest tym szczęśliwcem, jeżeli chodzi o wygranie 3 biletów i konsultacji z Krzysztofem. Krzysztof tu mi pisze, że trudne pytania. No wiecie co, no trzeba się czasem w życiu natrudzić, żeby coś zdobyć. Także taka też była tego idea. No dobra, to tak, ja bardzo dziękuję przede wszystkim dzisiaj Krzysztofowi, że był naszym dzisiejszym gościem, raczył tutaj nas częścią o tym, czym się specjalizuje i co wie o marketplace'ach, dzięki czemu mam nadzieję, że tutaj pomógł wam, czy też pomoże, jeżeli chodzi o ukierunkowanie się na daną sprzedaż w UK. Pytanie, czy Krzysztof chce coś jeszcze dopowiedzieć na sam koniec? Zapytałem się Timu o tym case Marcina konkretnie i oni powiedzieli, że jest tak, jak powiedziałem, że cena będzie VAT plus cena towaru, natomiast cło musi doliczyć do ceny towaru. Z drugiej jednak strony Michał napisał, że zajebiście ogarnia to Wojtek Bijan, także trzeba się było pytać na poprzednich live'ach. Więc, ale tak jakby nie dajemy 100%, że to jest prawda, bo case jest dosyć indywidualny, ale raczej powinno być tak, jak mówimy, nie? Tylko i Amazon pokaże cenę brutto. VAT plus wartość towaru. Dobra, to też dzięki za doprecyzowanie. Ja tu nie chciałem wywoływać Wika z lasu, ponieważ Wojtek Bijan jest u nas na urlopie, a jestem osobą z tych, która jeżeli ktoś jest na urlopie, to po prostu nie chcę przeszkadzać. Wojtek będzie za około 1,5 tygodnia jak najbardziej dostępny, ale mamy równie dobrze jakościową, sprawdzoną osobę, czyli właśnie Samantę, która też w tematy w cudzysłowie ogarnia, więc spokojnie można się tutaj też zgłosić, żeby dać tą 100% pewność. Ja jeszcze raz dzięki Krzysztof za dzisiaj, dzięki też nam wcześniejszym gościom, którym mieliśmy okazję gościć na naszym cyklu, czyli Michała Krzewińskiego z Taxology, Samantę Bochańską, którą tu już wywołałem, Wojtka Bijana, który był z nami przez 3 odcinki i teraz się wakacjuje. No i Krzyśka na koniec, Profit Crew, moja skromna osoba. Wierzymy, że dzięki temu cyklowi wasza wiedza przede wszystkim, jak rozpocząć sprzedaż, się zwiększyła i życzymy samych owocnych ekspansji na UK i podnoszenia tych przysłowiowych funtów, żeby po prostu więcej zarabiać. Także dzięki raz jeszcze za wcześniejsze webinary, za dziś i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Dziękuję. Cześć wszystkim. Na razie. Cześć, cześć.